Siemano, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Słuchajcie, sytuacja jest mega rozwojowa. Tu jestem ja, tu mamy Otwock i burza idzie z tego kierunku. O, zobaczcie, cała ławica burz. Jak tu mamy Warszawę, idzie z kierunku Poznania. Poczekajcie, dobrze. No dobrze, z kierunku Poznania idzie. Dobra, jak to wygląda teraz? To wygląda mniej więcej tak. Zaczyna nieźle padać. Powiem wam szczerze, błyska się jak głupie. Ciekawe, czy będziemy coś mogli zobaczyć, jakiś piękny pokaz błyskawic. Nie wiem. O, widzieliście. To, co mogę powiedzieć, to podczas właśnie bliskiego przechodzenia burzy, na wszelki wypadek odłączajcie cały sprzęt elektroniczny od źródła zasilania. Jest dla bezpieczeństwa i też po to, żebyście go nie stracili. Ładnie, ładnie, powiem wam szczerze, ładnie. I jak ja mówiłem to w 2014 roku, że co roku będzie coraz gorzej, niestety jest, moje słowa się sprawdzają. Co roku burze są coraz potężniejsze, ale nikt tego nie widzi. Ja tam mam to gdzieś, ja to powiedziałem i moje słowa się spełniły. Co roku burze są coraz potężniejsze, a tornado pod Garwolinem to tylko udowadnia.